trwa ogłoszony przez Puławski Urząd Miasta nabór wniosków o przyznanie nagród prezydenta Puław w dziedzinie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Wyróżnienia zostaną przyznane w trzech kategoriach: Puławska Organizacja Pozarządowa Roku, Puławski Społecznik Roku, a także Nagroda Specjalna dla Organizacji Pozarządowej, która w tym roku świętuje jubileusz swojej działalności. Dwuletni okres pandemii, a także obecna sytuacja spowodowana inwazją Rosji na Ukrainę pokazały, jak bardzo istotna jest praca osób zaangażowanych w wolontariat i inne formy pomocy. Przyznanie wyróżnień ma być swego rodzaju podziękowaniem za ich często bardzo ciężką pracę na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Nagroda ma mieć charakter symboliczny. Wyróżnieni otrzymają dyplom oraz statuetkę. Wzór wniosku o przyznanie nagrody oraz szczegółowe informacje na temat zasad jej przyznawania można znaleźć na stronie internetowej Puławskiego Urzędu Miasta. Kandydatury osób oraz organizacji zgłoszonych do nagrody w danej kategorii będą przyjmowane do 22 kwietnia. Propozycje można składać osobiście bądź drogą pocztową.